Aleksandra Szymańska. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości telewizji Żyrardowskiej. Punkt informacyjny dla obywateli ukraińskich oraz obywateli polskich udzielających pomocy uchodźcom w Żyrardowie działa na terenie jednostki OSP przy ulicy Sławińskiego 6. Został on zorganizowany dzięki współpracy prezydenta miasta Żyrardowa z PCPR oraz organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją Ternopilską, Fundacją z Miłości do Dziecka, jak również Caritasem przy parafii Matki Bożej Pocieszenia i chówcem ZHP imienia harcerzy Młodego Lasu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj odwiedziłem miejsca, gdzie udzielana jest pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Miejsca oczywiście w Żyrardowie. Punkt opieki wytchnieniowej zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną oraz fundację wolontariuszy w naszej strażnicy przy ulicy Sławińskiego oraz Muzeum Miarstwa, gdzie przyjmowana jest cały czas pomoc rzeczowa na rzecz właśnie uchodźców wojennych z Ukrainy. Chciałbym nisko się pokłonić i podziękować wszystkim tym ludziom dobrej woli, którzy przyczyniają się do tego, aby ta opieka, nawet ta tymczasowa, z naszej strony wyglądała jak najlepiej. Żeby ci uchodźcy wojenni, a szczególnie przybywające dzieci, poczuły się dobrze i bezpiecznie. Dziękuję wszystkim fundacjom. Dziękuję wszystkim stowarzyszeniom, dziękuję Caritasowi, dziękuję wszystkim parafiom, ale przede wszystkim dziękuję Wam, Państwu, mieszkańcom, za to, że rozumiecie tę ciężką dla nas wszystkich sytuację. Chciałbym Państwa również zapewnić, że codziennie podejmujemy takie działania, aby ta sytuacja kryzysowa nie wpłynęła na jakość obsługi naszych mieszkańców, na jakość obsługi Państwa problemów, spraw, które przecież trzeba wykonywać codziennie. Ale przede wszystkim jestem tutaj po to, aby wyrazić ogromny szacunek dla tych wszystkich, którzy służą tą pomocą i pomagają miastu w rozwiązywaniu tej trudnej sytuacji kryzysowej. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Pomiłość, pura mur to obraz Andrzeja Mańkowskiego, który oglądać można było w ramach dyskusyjnego klubu filmowego w poniedziałek 14 marca. W kinie Len reżyser opowiadał o swoim dziele podczas rozmowy z prowadzącą spotkanie Dorotą Gradowską-Rutkowską. Ja nie zastanawiałem się nad kwestią nowych technologii jako tematem na film fabularny. Raczej pierwszoplanowe były dla mnie inspiracje prawdziwymi wydarzeniami, tym jak żyjemy, w jakim świecie nam się dzisiaj przyszło spotykać. I te technologie no, są po prostu narzędziem komunikacji między nami. Świat może o tyle zmienił się względem na przykład tego sprzed 20 lat, 30, że dziś te nowe technologie są na wyciągnięcie ręki dosłownie każdego. A więc można mieszkać w malutkiej miejscowości, gdzieś naprawdę na peryferiach w Polsce B, C, tak, w zupełnie małej wsi, a mieć najnowocześniejszego smartfona i przez niego kontakt za pośrednictwem internetu, po prostu z całym światem. I to jest ta różnica. Mój film jest przez to trochę taki internacjonalny, bo główna bohaterka, Marlena, rzeczywiście mieszka właśnie w takiej wsi, jest sprzątaczką w szkole. I mąż jest budowlańcem z problemem alkoholowym. Dzieci już są dorosłe, gdzieś za granicą pracują, studiują. No i właśnie gdy problemy rodzinne Marleny zaczynają pęcznieć, w końcu osiągają no, jakieś krytyczne apogeum. Wówczas w jej życiu za pośrednictwem tych nowych technologii pojawia się adorator, zakochany w jej oczach, w tym zdjęciu, które umieściła na portalu społecznościowym. I rozpoczyna się podwójna gra, bo to życie, które jest tu realne, ono trwa i te problemy wymagają rozwiązania. Ale tu buduje się coś nowego, być może szansa na rozpoczęcie jakiegoś nowego właśnie rozdziału w życiu. Nie? Tak układa się dramaturgia tego filmu. Tytuł Pomiłość, pour l'amour, dwujęzyczny celowo, pojawił się dopiero na etapie montażu, bo zdaliśmy sobie sprawę, produkcja filmu, ja również z tego, że tłumacz, taki YouTube'owy, translator, jest bardzo istotnym narzędziem właśnie w komunikacji między bohaterami w tym filmie.
No i stąd jakby musieliśmy jakby oddać sprawiedliwość tej sytuacji, właśnie tworząc taki dwujęzyczny tytuł. Przyszło naprawdę kilkadziesiąt osób, które po filmie trwającym półtorej godziny, przez kolejne półtorej godziny zostali w kinie, żeby rozmawiać ze mną. I to było bardzo żywe spotkanie, szalenie przenikliwa, inteligentna publiczność, która wszystko w filmie wychwyciła. Ja się też strasznie cieszę, że właśnie te pokazy przedpremierowe mamy, bo one też są takim testem, czy to te wszystkie szyfry, które w filmie są w narracji gdzieś zaklęte, czy one są do odczytania przez widzów. I wygląda na to, że są. Za miłośnikami dobrej książki trzecie spotkanie Kółka Literackiego Żyrandol. Odbyło się ono 17 marca, oczywiście w Resursie. Tym razem omawiano Głód, pamiętnik mojego ciała, Roxane Gay. Za nami trzecie kółko literackie Żyrandol. Bardzo się cieszę, że dużo osób przybyło na to nasze spotkanie. Wiedziałam, że kolejne żaróweczki będą się dokręcać do tego naszego pięknego żyrandowskiego Żyrandola. Dzisiaj temat trudny. Omawialiśmy książkę Głód, pamiętnik mojego ciała, Roxane Gay. To nie jest polska książka, ale została wydana przez polskie wydawnictwo Cyranka. Młode wydawnictwo, prężnie działające na rynku. Celowo o tym wspominam, bo kontaktowaliśmy się również z Konradem Nowackim, właśnie z tego wydawnictwa. To on ten tytuł sprowadził na nasz polski rynek i w ogóle rozmawialiśmy o rynku książki, rozmawialiśmy o tym, jak on wyłuskuje te perły literackie, skąd wie, że ten debiut może zaowocować wielkim sukcesem, jak okazało się w przypadku choćby Łukasza Barysa, który zdobył w ubiegłym roku paszport polityki. Dużą taką, myślę, cegiełkę do tego tematu dołożyła Aleksandra Pakieła. To jest autorka, która debiutuje w czerwcu książką Oto ciało moje. Napisała książkę o zaburzeniach odżywiania, więc ten temat bardzo mi się wpisywał właśnie w połączeniu z dyskusją na ten temat. Mega rozmowa, naprawdę. Myślę, że takie połączenia telefoniczne z autorami też bardzo dużo dają na naszych spotkaniach literackich. No ale przede wszystkim dyskusja. Nasi żyrardowscy czytelnicy są wspaniali, są aktywni. Ten wachlarz wiekowy to też jest niesamowite, że możemy porównywać to, jak różne osoby w różnym wieku oceniają dany temat, czy to jest dla nich w ogóle problem. Ja wiem, że temat zaburzeń odżywiania to jest temat młodych dziewczyn teraz bardzo niestety rozdmuchany, w związku z tym trzeba o tym rozmawiać, zarówno w środowisku nastolatek, ale też w grupach wiekowych, takie, które u nas się pojawiają na Żyrandolu. Żyjemy w dosyć trudnych czasach. Ja staram się mimo to pokazywać mieszkańcom Żyrandola, że musimy żyć normalnie, a więc również to obcowanie z literaturą w postaci takiego wspaniałego koła, jakim jest to nowe, mogę tak powiedzieć, na ten moment koło literackie Żyrandol, dokładnie to odzwierciedla. Ja ogromnie się cieszę, że ta inicjatywa spotyka się z tak dużym zainteresowaniem. Przerosło to moje oczekiwania, powiem szczerze, że ludzie tak chętnie czytają książki, literaturę, nie tylko literaturę, tak, bo dzisiaj dowiedziałem się o różnych upodobaniach tych związanych z książką. I jestem dumny z tego, że w tym trudnym czasie nadal tak idealnie, mógłbym powiedzieć to, kultywowane są te tradycje związane z czytaniem tradycyjnej książki tu właśnie u nas w Żyrandolu. 18 i 19 marca zabytkowe wnętrza Resursy wypełniły się dźwiękami muzyki. W tych dniach odbywał się tam konkurs instrumentów dętych zorganizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego i drugiego stopnia w Żyrandolu. Jesteśmy w trakcie przesłuchań 12. Międzyszkolnego Konkursu Instrumentów Dętych. Mamy uczniów szkół muzycznych, którzy tutaj uczestniczą z całej Polski niemalże, tak? Bo i z Krakowa, i z Gdańska, i z Augustowa, no i oczywiście z naszego regionu, czyli Warszawa, Sochaczew, Płock. Uczestników przyjęliśmy około 96. Byli jeszcze, wiem, chętni, ale już nie mieliśmy miejsc, więc nie przyjmowaliśmy więcej. Przesłuchaniom przysłuchiwała się komisja
jeśli chodzi o instrumenty dęte, przewodniczącym komisji był Jan Harasimowicz, trębacz, pracujący w Symfonii Varsovii i na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. A przesłuchaniom instrumentów dętych drewnianych przewodniczył pan Łukasz Wójcicki, saksofonista, nauczyciel Akademii Muzycznej w Łodzi. Pozostali członkowie komisji to nauczyciele naszej szkoły muzycznej. Konkurs zorganizowany jest przez Państwową Szkołę Muzyczną imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie, Żyrardowskie Towarzystwo Muzyczne i Resursy Miasta Żyrardowa. Przyznam, że wszyscy uczestnicy spoza Żyrardowa są zachwyceni miejscem naszych przesłuchań. Także bardzo dziękujemy panu prezydentowi miasta za udostępnienie nam tego wspaniałego miejsca. Plastic Will Be New Gold to wystawa prac Daniela Suchockiego, której oficjalne otwarcie miało miejsce w piątek 18 marca. Plakaty artysty oglądać można w Galerii Resursa, jak również w paru innych punktach Żyrardowa. Te prace były stworzone na konkurs. To była trzecia edycja konkursu Gitless Plastic, organizowany przez mediolańską galerię Rozany Orlandii. I idea tego konkursu, jakby myśl przewodnia, polega na tym, żeby plastik, który w tej chwili jest jako materiał degradowany, trochę wyklinany od czci i wiary, żeby jednak pokazywać to jego oblicze dobre i tak naprawdę, że on jest niezbędny dla naszego życia, dla naszej cywilizacji, rozwoju, natomiast żeby obchodzić się z nim po prostu świadomie. No i jak gdyby to był konkurs, w którym były trzy jak gdyby możliwości udziału. Jedna to była komunikacja, w której ja akurat zgłosiłem pracę, mebel i inicjatywy społeczne. Była wystawiona w Mediolanie na Salone de Mobile, a teraz będzie w Doha, w Muzeum Narodowym w Katarze. Myślimy ze znajomymi, żeby w Żyrardowie, to akurat może taką pierwszą zajawkę zrobić coś takiego, co nazwaliśmy roboczo linearny park rzeźby, gdyż jest tutaj bardzo fajny ciąg parków, skwerów, terenów zielonych w dolinie rzeki Pisi. Ciągnie się to praktycznie przez całe miasto. Jest to w tej chwili bardzo fajnie już zrealizowane w większości. No i chcielibyśmy taką inicjatywę zacząć i przeozdabiać to może sztuką w przestrzeni publicznej, zacząć działać. No więc tak, może za chwilę się będą pojawiały pewne inicjatywy pod tym względem. Przede wszystkim wystawę będzie można oglądać do końca marca, a nawet dłużej, bo aż do świąt wielkanocnych. Zapraszam Państwa serdecznie. Po dzisiejszym wernisażu na pewno będzie wiele emocji i wiele ciekawych inspiracji dla artysty. Jak słychać, jest wielki gwar, czyli wystawa jednak się udała i wszystko idzie w dobrym kierunku, że będzie ich więcej. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim, tak jak Daniela Suchockiego. Gdzie dokładnie, w jakich punktach miasta wystawę będzie można obejrzeć? No w punktach wielu. Tutaj dziękuję bardzo mecenatowi, czyli firmie MK, za udostępnienie też bardzo fajnych, dużych billboardów na ulicy Izy Zielińskiej. Tam to one są właśnie w postaci takiej kampanii wręcz reklamowej. Cały budynek loftów de Girarda na dole, na szybach, na Bielniku, w takim budynku starej willi Dietrichów. No i jeszcze w kilku takich miejscach mniejszych, powiedzmy. Proszę bacznie obserwować. No i jeszcze w klubokawiarni Friendzone będzie też w takich mniejszych formatach. Żyrardów Girarda. Pod taką nazwą odbył się kolejny spacer po mieście z czerwonej cegły. Wystartował on z placu Jana Pawła II w niedzielę 20 marca. Prowadziła go etnograf Barbara Rzeczyska. Jesteśmy po spacerze pod tytułem Żyrardów Girarda.
bardzo fajna pogoda, fantastyczni ludzie, którzy przybyli, żeby poznać historię ciągle jeszcze nieznaną dla wszystkich, związaną z Żyrardowem, z tym, dlaczego Żyrardów nazywa się Żyrardów. Opowiadałam o tym i pokazywałam miejsca, które związane są z tą postacią, a więc byliśmy na placu Jana Pawła, oglądaliśmy obiekty pofabryczne, byliśmy przed willą Dietricha, która jest w takim stylu neoklasycystycznym. Oglądaliśmy wystawę w kręgielni, gdzie mogliśmy poznać historię Filipa de Girard. No i wreszcie zakończyliśmy spacer, jak żeby nie w miejscu właśnie przed resursą przy pomniku Filipa de Girard. Słodki poczęstunek był zwieńczeniem tego naszego wspaniałego spaceru, a na kolejne zapraszam z ogromną przyjemnością. Trwają prace nad nowym projektem Grzegorza Rogali. Artysta nagrywa materiał na płytę Polski Psałterz Volume 2. Tym razem poza jego żoną Barbarą Rogalą i muzykami z Niemiec do projektu dołączyło małżeństwo z Ukrainy. No więc zaczynamy drugą edycję PGR Polish Psalter. Zaprosiłem do współpracy dwóch wspaniałych muzyków z Ukrainy. Tak się akurat złożyło, że w momencie, kiedy organizowałem kolejną trasę z myślą o kolejnej płycie, nasz dotychczasowy perkusista Frank Parker niestety nie mógł zagrać. W tym momencie pomyślałem o Igorze. Nie wiedząc, gdzie jest i co robi, odezwałem się do niego. Okazało się, że jest w Polsce. No i jeszcze tego samego dnia w związku z tym zaprosiłem go do współpracy i poszerzając skład, bo chciałem w ten sposób wzbogacić i rozwinąć brzmienie właśnie psałterza polskiego na sopran i ansambl jazzowy, oraz zaprosiłem Anastazję Litwiniuk. Więc mamy teraz w składzie dwa małżeństwa, jedno muzyczne małżeństwa, jedno z Polski, drugie z Ukrainy, do których tradycyjnie w zespole dołączają Anders Grob ze Szwecji, nasz kontrabasista, i Roman Ott na saksofonie z Niemiec. No i właśnie jesteśmy teraz po nagraniu klipu, przed chwilą tutaj w studio nagrywaliśmy pierwszą część, można powiedzieć, pierwsze cztery ścieżki, ponieważ druga część klipu będzie nagrana w Berlinie i w związku z tym mamy też do czynienia z taką kooperatywą między Centrum Kultury w Żyrardowie i Berlinem. Jestem bardzo podekscytowany, cieszę się na ten klip, który będzie właśnie zapowiadał trasę promującą materiał na drugą płytę PGR Polish Psalter. No, jest bardzo miło i super jest muzyka i ja to pierwszy raz z Grzegorzem współpracuję, a Igor już, nie wiem, 10 lat temu tam grał już w innych projektach i zawsze jest super pograć muzyki, a jeszcze takie muzyki, jaka powiązana z czymś wyższym takim. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj. Czas na sport. W dniach 18-20 marca w hali Aqua odbył się 20. jubileuszowy turniej koszykówki dziewcząt i chłopców o puchar prezesa spółki Aqua Żyrardów. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią w końcu udało się zorganizować ten turniej. Do Żyrardowa zjechały drużyny z całej Polski, m.in. Legia Warszawa, Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski, MKS Pruszków, Kusy Łomianki. Nie zabrakło również drużyn z naszego miasta, czyli UKS Trójka Żyrardów. Przez 3 dni odbyło się prawie 30 meczów, w których uczestniczyło 6 drużyn męskich i 5 drużyn żeńskich. W imprezie bardzo dobrze wypadły drużyny UKS Trójka i w kategorii chłopców zajęliśmy drugie miejsce, natomiast w kategorii dziewcząt trzecie miejsce. Cieszymy się, że w końcu doszedł do skutku ten turniej, który rozgrywamy od 20 lat i ma on swoją piękną historię. Mamy nadzieję, że będzie on kontynuowany przez kolejne 20 lat. Tradycyjnie, pod względem sportowym i organizacyjnym, wypadliśmy bardzo dobrze i już teraz drużyny potwierdzają, że za rok nas odwiedzą w kolejnej edycji. Powiedział prezes UKS Trójka Robert Janiszewski, główny organizator turnieju. Zapraszam na nadchodzące wydarzenia. Ночей не доспала і водила мене. Dzień dobry, witam serdecznie. Drodzy Żyrardowianie,
już 24 marca. Zapraszam na wielki, charytatywny koncert dedykowany uchodźcom wojennym z terenu Ukrainy. Otwórzmy swoje wielkie serca, otwórzmy również portfele, bo w ramach tego koncertu będziemy wspierać finansowo te osoby, które przebywają na terenie Żardowa, które uciekły po prostu przed wojną. Dziękuję z całego serca wszystkim artystom, którzy charytatywnie wezmą udział w tym koncercie. Jesteście wspaniali. Zapewniam Was, że warto wziąć udział w tym koncercie. Warto być, warto wspierać uchodźców wojennych z Ukrainy. Tu właśnie w Żylardowie, bo Żylardów jest solidarny z Ukrainą. Żylardów jest razem z Ukrainą. Serdecznie pozdrawiam. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na dalszą część programu. Grześ palec. 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 Tyle lat z nim żyję i nie wiem, co on czuje. Ja nie wiem, co on myśli. Ja bym go przebadała jeszcze raz. Ale chce pan nam powiedzieć, że wszyscy się mylili? Nie, chcę powiedzieć, że wasz syn ma poczucie dźwięku. W rejestrach niskich. Tak, to ty słyszysz, Grzesiu. Tu wyłączasz, tu przewijasz, o, przód. Sonata. Chcesz się nauczyć grać sonatę? Jest szkoła dla głuchych i niedosłyszących. Niech pani tam z nim pojedzie. Odesłali nas tutaj. Nie będziesz się uczył w naszej szkole. Kurewski system! Ja nie mam czasu tracić czas! Ja nie mam czasu! Wy wierzycie w to, że on będzie grał. Ja pierdolę. Wierzymy w to, że ktoś go może nauczyć. To jest... Prze. Brawo. Świetnie. Prze jak Krzyśka. Moim zdaniem w jego przypadku powinno się oceniać serce. Ważna jest logika. Ja się mówię muzyka! Jak już się jej nauczysz, to dasz mi znać, dobrze? Haj, wiesz co? Miej ich w dupie. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien. To jest penis. Penis. Penis, bardzo ładnie. Kobiety nie mają. No, mają siści. Kasia ma penis? Ma. Po co mu penis? Bo Bóg tak chciał. Słyszałem, jak tam śpiewałaś na zapleczu. Super było. A ty się zajmujesz muzyką, tak? What? No. Kiedy coś chcesz... Uważam, że masz piękny głos. Ile ty masz lat? Weź się za siebie, co? Nigdy nie dzwonisz po nic. Co jest takiego najgorszego w tobie? Zadowolony. Czuję, że stoję w miejscu. Czuję, że to jest ostatni moment, żeby się skupić, żeby się odciąć od tego wszystkiego. Takich chłoptasiów jak ty, brzdąkających sobie na tych swoich instrumencikach, w Polsce jest 1000. Dobrze, dziękuję. Ty żartujesz chyba, co? Ja nie chcę być jego synem. Popracujmy nad twoimi piosenkami. Obiecaj, że nikomu nie pokażesz. Obiecuję. Nie. To jest Robert Jaroszyński. Niedługo będzie o nim głośno. Krzysiek, kłaniam się. Tanio, kupił ktoś twój sen. Ty jesteś gotowy, ja nie jestem gotowa, rozumiesz? Ale oni chcą ciebie zobaczyć. Wiesz co? Pierdol się. Hej, ale w byciu synem Jaroszyńskiego na pewno jesteś zajebisty. Kurwa! Ja pierdolę! To jest między nami, to jest dobra cena za to?
proszę cię. Dasz mi dosłownie 5 minut? Widzę, jak płonie ten zimny ogień. Nic nie zostawi po sobie. Zatrzymam ten moment. No to cześć. Dobra, uważajcie. Oto równanie kwadratowe. Ale będzie zabawa. Ktoś zna może jakiś wzór? X równa się... Nie! Nie! O nie! To tylko taki koszmar. Co jest grane? O kurczaki! No już, spokojnie, urwi paucie. Wow! Nie! Proszę, nie! Państwo, przy mnie dzisiaj pani Wiesława Bińkowska, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Pani dyrektor, zbliża się doroczny koncert szkoły już 3 kwietnia, myślę w wyjątkowej innej lokalizacji. Proszę powiedzieć, gdzie? Zgadza się, to jest wyjątkowy koncert i w wyjątkowym miejscu odbędzie się koncert w Warszawie w auli Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 3 kwietnia, to jest niedziela, o godzinie 11. Wstęp wolny, więc zapraszamy słuchaczy Żyrardowa. A co znajdzie się w programie koncertu? W programie będą w pierwszej części soliści, zespoły, chór drugiego stopnia, big band naszej szkoły, a w drugiej części to będzie też wyjątkowy występ naszej szkoły, bo chyba nigdy przedtem nie mieliśmy takich mocnych wydarzeń. W drugiej części wykonamy pierwszy koncert fortepianowy Beethovena, zagra go Krzysztof Lenarczyk, uczeń szkoły drugiego stopnia w klasie pana profesora Sebastiana Raja, z towarzyszeniem orkiestry. Pierwszą część tego koncertu Krzysztof zagra i również wykonamy pierwszą część koncertu wiolonczelowego Józefa Haydna, a wykona go dla nas na wiolonczeli Miłosz Danusewicz, dyplom tegoroczny, w klasie pani profesor Małgorzaty Sęk, również z towarzyszeniem orkiestry. I na zakończenie tej drugiej części orkiestra wykona symfonię Hamol, tak zwaną niedokończoną, Franciszka Schuberta. Pani dyrektor, a czemu Warszawa w tym roku? Jak do tego doszło? Jest to sala prestiżowa, niewątpliwie. Jest to sala, gdzie możemy mieć większą ilość publiczności, bo tu właściwie w Żyrardowie nie mamy takiej dużej sali na tego typu koncerty. To będzie taka nowa tradycja już? Nie wiem, zobaczymy jak się to uda, bo
Sala jest duża, ale w dużej sali mała ilość publiczności z kolei może zniknąć, więc ja pomyślałam o tym i zaproponowałam, żeby również był dodatkowy autobus dla naszych uczniów, słuchaczy. No i oczywiście zapraszamy wszystkich gości, którzy mogą dojechać samodzielnie. I to jest wielkie przeżycie dla wykonawców, wystąpić w prawdziwej sali koncertowej, przeznaczonej właśnie na wykonywanie muzyki klasycznej. No, Uniwersytet Muzyczny, myślę, że dla niejednego ucznia będzie to w ogóle pierwsze spotkanie z tym budynkiem i z tą salą, z tą atmosferą. Czyli przypomnijmy, 3 kwietnia o godzinie 11. O godzinie 11. Gorąco zapraszamy. TVŻ oczywiście dołącza się do tego zaproszenia. Pani dyrektor, ale to nie będzie jedyny koncert roczny, prawda? Zgadza się. Ten koncert będzie poprzedzony zaprezentowaniem tego koncertu w zaprzyjaźnionej szkole w Sochaczewie 31 marca o godzinie 18. Zapraszamy Państwa do szkoły w Sochaczewie. Oczywiście w Sochaczewie będziemy mieli trochę więcej czasu na koncertowanie, więc koncert sochaczewski będzie rozszerzony o niektórych jeszcze solistów. Nasze koncerty roczne, ponieważ jest dużo wykonawców i nie zmieszczą się wszyscy w jednym koncercie, a koncert musi mieć swoją dramaturgię, nie może trwać w nieskończoność, bo no, po prostu trzeba dbać o higienę słuchaczy i wszystkich występujących. Więc nasze koncerty roczne rozłożone są na etapy. I tak na przykład klasy perkusji, to już tradycja taka weszła tutaj w naszej szkole, że będą miały swój koncert i ten koncert będzie 4 czerwca, sobota, w Centrum Kultury. Jak również takie podsumowanie naszego roku i podziękowanie za naszą pracę. To będzie 12 czerwca, koncert dziękczynny w kościele, pewnie w Niebo Wstąpienia Pańskiego. I to wszystko jest jakby w tej sieci koncertów rocznych szkoły, czyli takie najważniejsze koncerty szkoły, która pokazuje swoją działalność i swoje osiągnięcia. Ale macie filię również, prawda? Zgadza się, mamy filię i pierwszy raz w tym roku filia wystąpiła z propozycją i ją finalizuje. Swój własny koncert 25 marca o godzinie 18 w filii w Kaskach. Oczywiście uczniowie filii w Kaskach też będą brali w naszym rocznym koncercie w Akademii Muzycznej, także oni też brali udział w tych przesłuchaniach i gra tam jeden z waltornista. Czyli zapowiada się tak naprawdę wiosna i lato melomanów. Dzieci i uczniowie byli bardzo stęsknieni, aby móc wystąpić przed żywą publicznością, bo wiadomo, w tych ostatnich 2 latach jedynie nagrywali koncerty i te koncerty były puszczane drogą taką internetową. A to nie jest to samo. To nie jest to samo, bo potrzebny jest żywy kontakt z publicznością. Pani dyrektor, a powiedzmy teraz może jeszcze o konkursach, bo wywiad ten, szanowni państwo, nagrywamy w Resursie 18 marca. No i właśnie w tym momencie trwa międzyszkolny konkurs instrumentów dętych. To też już jest taka nasza tradycja koncertów instrumentów dętych, konkurs instrumentów skrzypiec i fortepianowy. Dzisiaj rozpoczęliśmy konkurs międzyszkolny, 12 międzyszkolny instrumentów dętych. Mamy uczestników właściwie z całej Polski, bo tak jak patrzyłam na listę, to mamy i z Wielkopolski, i z Małopolski, i także i nasz region oczywiście, czyli Mazowsze, jest tutaj bardzo duża reprezentacja. Około 100 uczestników. Konkurs trwa 2 dni. Dzisiejszy dzień, czyli 18, to jest, występują instrumenty dęte plaszane, a jutro będziemy mieli instrumenty dęte drewniane. Wszystkie konkursy w tym roku organizujemy we współpracy z Resursą. Także już dzisiaj słyszałam wielkie zachwyty uczestników, że w tak pięknym miejscu są tutaj w Żyrardowie przyjmowani.
Wszystkie konkursy, to znaczy jakie jeszcze? Jeszcze tak. 28-29 kwietnia mamy spotkania skrzypcowe, my to tak nazywamy. Mają zasięg ogólnopolski. 16 spotkania skrzypcowe obejmują uczniów pierwszego stopnia i najmłodsze klasy, czyli klasy 1-3 drugiego stopnia. Myślę, że na razie jeszcze nie mamy wszystkich uczestników zgłoszonych, ale myślę, że też konkurs będzie się cieszył dużą popularnością. W międzyczasie, to znaczy zanim dojdę do najważniejszego naszego międzynarodowego konkursu, to chcę powiedzieć o naszym szkolnym konkursie dla dzieci klasy 1-3. Dla nas jest to też ważne wydarzenie, bo to są wtedy zazwyczaj pierwsze występy takie konkursowe maluchów. I ten międzyszkolny odbywa się 11-13 kwietnia u nas w szkole. Natomiast właśnie ten taki najbardziej prestiżowy konkurs, który będziemy organizować, to jest międzynarodowy. Pierwszy raz w tym roku będzie miał właśnie nazwę Międzynarodowy Konkurs Fortepianowy. I ten konkurs będzie się odbywał, przesłuchania będą się odbywały tutaj właśnie w Resursie w dniach 20-21 maja. Powiedzmy jeszcze o naborze kandydatów na rok szkolny 2022-2023. Kiedy przesłuchania? I jakie macie wymagania? Proszę Państwa, zapraszamy rodziców z najmłodszymi uczniami na tak zwane badania przydatności. Czy to jeszcze przed tymi przesłuchaniami? Nie, to się u nas nazywa badania przydatności. I przed tymi badaniami my organizujemy takie kursy przygotowawcze, a więc podam tutaj daty. 29 marzec, 5 i 12 kwietnia w godzinach 18:45 do 19:15, pół godziny, sala 22. Pani Agnieszka Wolszczak będzie prowadziła zajęcia takie przygotowawcze. To jest nauczyciel, który prowadzi właśnie zajęcia rytmiki, kształcenia słuchu z najmłodszymi dziećmi. Więc warto przyprowadzić swojego malucha na takie spotkanie, bo będzie się może czuł potem raźnie już na samym tak zwanym egzaminie, który się nazywa tak naprawdę badanie przydatności. Dla dzieci troszeczkę starszych, które będą zdawały do tego cyklu czteroletniego, mamy takie kursy przygotowawcze w dniu 8, 12, 22 kwietnia, godzina 19:30, również pół godziny takie zajęcia, w sali numer 10 z panią Krystyną Wasiak. Także zapraszamy wszystkich serdecznie. A same badania przydatności odbywają się tak 23 kwietnia, to jest sobota, i 6-7 maja, czyli piątek, sobota. To są badania przydatności dla uczniów zdających do pierwszego stopnia w Żyrardowie. Natomiast dla uczniów, którzy będą zdawali w Kaskach, to mamy komisję tam w Kaskach 25 kwietnia, to jest poniedziałek. A do drugiego stopnia to już mamy egzaminy, bo to już jest egzamin konkursowy. Ten egzamin jest wyznaczony 13 maja, piątek, egzamin z instrumentów, i 14 maja egzamin z teorii. Pani dyrektor, a powiedz mi, jak wygląda to badanie przydatności, na czym ono polega? Badanie przydatności, komisja musi się zorientować, czy dziecko ma poczucie rytmu, czy ma słuch wysokościowy, czy ma słuch harmoniczny, więc dobrze przygotować dziecko, żeby jakąś piosenkę umiało zaśpiewać. Prostą, taką jaką przedszkolaki śpiewają, jeśli chodzi o małe dzieci, prawda? No a badanie rytmu, no to po prostu powtarzanie, wyklaskanie rytmu. Jakieś krótkie sekwencje, żeby dziecko mogło powtórzyć i wtedy my sprawdzamy, jak dokładnie powtarza, jak zapamiętuje. Badanie słuchu harmonicznego, nauczyciel zazwyczaj gra kilka dźwięków, pyta się, ile dziecko dźwięków słyszy, czasami każe powtórzyć, prosi o powtórzenie dźwięku górnego, dźwięku dolnego, no i tak krok po kroku. Pani dyrektor, proszę mi na koniec powiedzieć, dlaczego warto się do Was zgłosić? Dlaczego warto posłać dziecko właśnie na te badania przydatności chociażby?
Proszę Państwa, ja w ogóle myślę, że szkoły artystyczne są w jakiś sposób przyszłością dla społeczeństwa, ponieważ technologie idą coraz bardziej się rozwijają i wyręczają człowieka w wykonywaniu różnych prac, a człowiek potrzebuje aktywności i rozwijania się. Więc te aktywności, jeśli chodzi o sztukę, wszelkiego rodzaju, bo my jesteśmy akurat szkołą muzyczną, ale ja też również bardzo zachęcam do aktywności takiej plastycznej, prawda, czy teatralnej. Te aktywności pozwalają nam jakby, nie wiem, odnaleźć siebie, rozwijać się, ale również, mówię o muzyce na przykład, no wszystkie, w trudnych czasach, jakie mamy, bo niepokoju, muzyka jest takim, ja to nazywam, wentylem bezpieczeństwa. Można się zharmonizować, wyciszyć, zastanowić, pewną refleksję mieć, co jest najważniejsze, wypowiedzieć się w tej muzyce. Więc no, jeżeli ktoś tylko ma predyspozycję w jakiejkolwiek dziedzinie artystycznej, to ja zachęcam, aby dziecko no, było prowadzone już od początku, miało takiego. A poza tym dzieci w naszej szkole lubią przychodzić również dlatego, że są w środowisku tych zainteresowań, które lubią. Nieraz słyszę od rodziców, że ostatnio usłyszałam, tak, że żeby uczeń zrezygnował w drugim stopniu, bo już jest za bardzo obciążony wszystkimi zajęciami i w szkole ogólnokształcącej i tu i trudno to pogodzić organizacyjnie, ale uwielbia chodzić na przykład na orkiestrę albo na chór, prawda? I, bo tam się spotyka i to jest też życie towarzyskie i robi coś wspaniałego razem w zespole. Chcę się powiedzieć, twórzmy muzykę, a nie wojny. Szanowni Państwo, rozmawiałam dzisiaj z dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie, panią Wiesławą Bińkowską. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Pani. Dzisiaj muzykalnie o niezwykłej artystce, niepowtarzalnej, jedynej w swoim rodzaju artystce, która potrafiła zrezygnować z 2-letniego kontraktu w paryskiej Olimpii, gdzie miała być następczynią Edith Piaf i miała przywrócić blask francuskiej piosence. Czarny anioł polskiej piosenki, Ewa Demarczyk. Wydała tylko 3 płyty, ale tak naprawdę to tylko tę jedną. Mimo, że ta druga sprzedała się w ilości 17 milionów egzemplarzy, jak ten fenomen wyjaśnić? Otóż polskie nagrania w 1937 roku wydały płytę Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego. Ta płyta okazała się wielkim sukcesem w Polsce. Piosenki takie jak Tomaszów, Karuzela z Madonnami, Grand Vals Brillant, czy wiersze Baczyńskiego, to były naprawdę perełki, nawet nie perełki, tylko perły, diamenty, brylanty, którymi zachwycali się wszyscy. Dopiero 7 lat potem rosyjskie wersje tych piosenek ukazały się w Związku Radzieckim, gdzie rozeszły się w tymże rekordowym 17-milionowym nakładzie. Trzecia płyta to wydany w 1979 roku dwupłytowy album live z koncertu, między innymi również z tymi piosenkami. Jej koncerty były magiczne. Potrafiła okiełznać każdą publiczność. Zdarzało się, że po zejściu ze sceny, słuchajcie, traciła przytomność. Oddawała całą swoją energię widzom. Być może dlatego 24 lata temu zagrała swój ostatni koncert i skryła się przed wszystkimi, przed całym światem. Współpracujący z nią muzycy mówili o jej trudnym charakterze, uporze i bezkompromisowości. Może też dlatego tak często rozstawała się z ludźmi. Zacznijmy od początków kariery. Urodziła się w Krakowie w muzycznej rodzinie, wróżono jej karierę pianistki. Ona sama nie wiedziała, co ją bardziej pociąga, bo interesowała się architekturą, aktorstwem, no i śpiewaniem. I wybrała to ostatnie.
Początki jej kariery związane są z krakowskim klubem Cyrulik, w którym działał kabaret Akademii Medycznej, gdzie debiutowała w roku 1961. Rok później była już w piwnicy pod Baranami. Stało się to za sprawą Zygmunta Koniecznego, który wraz z Piotrem Skrzyneckim udał się do Cyrulika posłuchać pięknie śpiewającej dziewczyny, o której chodziły legendy. Ta dziewczyna stała się bodaj najważniejszą artystką w karierze Koniecznego, bardzo utalentowanego kompozytora, którego piosenki w ogromnym stopniu ukształtowały muzyczny charakter piwnicy pod Baranami. Duet Demarczyk Konieczny jest do dzisiaj symbolem niezwykłej współpracy kompozytor-wykonawca. Konieczny znalazł w Demarczyk idealną odtwórczynię jego kompozycji, a Demarczyk w Koniecznym idealnego kompozytora. Przyjmuje się, że to oni stworzyli gatunek poezji śpiewanej, bo nikt wcześniej właściwie nie próbował śpiewać Leśmiana czy Baczyńskiego. No i wspięli się na nieosiągalny dla nikogo poziom. W 1966 roku duet Ewa Demarczyk-Zygmunt Konieczny się rozpadł tuż przed wydaniem tejże legendarnej płyty. W 1998 roku podczas jednego z nielicznych wywiadów, jakich udzieliła, bo unikała wywiadów, twierdząc, że dziennikarze są zwykle nieprzygotowani, bardziej interesuje ich życie prywatne niż rozmowa o sztuce, którą uprawia, na pytanie zadane przez Edwarda Miszczaka z TVN, dlaczego tak się stało, że taki duet mógł się rozstać, odpowiedziała tak. Ja tego duetu nie zakończyłam. Ja nigdy nie uważałam, że postąpił słusznie. Próbowałam mu szereg razy wytłumaczyć, żeby tego nie robił, bo to szkoda, bo moim zdaniem trafiliśmy na siebie. Nie zawsze się trafia. Nie byłam w stanie nic z tym zrobić. Nie można nikogo zmusić do miłości, drogi panie. Cofnijmy się do roku 62. Oprócz angażu do piwnicy pod Baranami, Ewa Demarczyk wygrywa piosenką Karuzela z Madonnami Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie. Zaraz potem na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, śpiewając Taki pejzaż i Czarne anioły, podbija serca widzów w całej Polsce. Na portalu culture.pl pani Martyna Ćwiek pisze: jej kreacje porażały i porażają do dziś. Ascetyczna oszczędność gestu, czerń, strojów, bezruch i twarz niczym maska teatru antycznego z nieruchomym spojrzeniem świdrującym bez mrugnięcia powieki i przestrzeń. Niewidząca, a może właśnie odwrotnie, widząca wszystko, całą złożoność świata, o którym śpiewa. Mająca wgląd w to, co niedostrzegalne dla siedzących przed nią na recitalach widzów. Ponad ich głowami patrząca w punkt, z którego zdawały się płynąć wszystkie śpiewane przez nią poezje. 1963 był rokiem Ewy Demarczyk. Na Festiwalu Opolskim zaproszona, po Festiwalu Opolskim została zaproszona na festiwal do Sopotu, gdzie zdobyła nagrodę specjalną za piosenkę Czarne anioły. Obok występów festiwalowych organizatorzy zorganizowali jej niezależny, osobny recital w Teatrze Letnim. W tym czasie gościł w Sopocie Bruno Coquatre, dyrektor paliskiej sali Olimpii. Zachwycony występem Demarczyk zaprosił ją do Paryża, jednak wokalistka odmówiła. Uznała, że ważniejsze dla niej będzie ukończenie szkoły teatralnej. Szkoła, która warsztat pracy jej dawała, stała się w 1963 roku ważniejsza niż lukratywny i prestiżowy wyjazd do Paryża. Tak, jakby Demarczyk zdawała sobie sprawę z faktu, że do Paryża prędzej czy później pojedzie. Bruno Coquatre nie musiał jednak czekać do końca studiów Demarczyk. W paryskiej Olimpii zaśpiewała już bowiem w 1964, podbijając serca francuskiej krytyki. No, były artykuły w prasie, zdjęcia na okładkach, dodatkowe występy. Naprawdę, szef paryskiej Olimpii po koncercie miał przed nią uklęknąć i powiedzieć: wydobędzie pani francuską piosenkę z gówna, w którym utonęła po śmierci Edith Piaf. Zaproponował jej kontrakt dwuletni. Miała śpiewać po francusku, ale nie zgodziła się. 34 lata później tę decyzję tłumaczyła tak. Ja się nie nadaję do varieté ani musicalu. Usiłowano mnie przerobić wedle aktualnej mody francuskiej, wykorzystując tylko moje walory zewnętrzne, to znaczy głos, jego siłę, sprawność techniczną, a ja nie potrafię się zmienić. Ja uważam, że mam coś do powiedzenia w śpiewaniu. Nie mogę być kim innym, a poza tym publiczności nie da się okłamać. Pytanie. Czy mogła pani osiągnąć tam większy sukces, wydać płytę po francusku? Odpowiedź. Ja tam odniosłam sukces. Tylko co to był za sukces? Co mnie to obchodzi, że
taka mała i tak głośno, tak szybko i w takim trudnym języku, po francusku się nauczyła, no brawo, nie mogłam tego znieść. Po Francji koncertowała w Belgii, Szwajcarii, Szwecji i innych krajach Europy. Wszędzie śpiewała po polsku. Nie poddawała się modzie na śpiewanie w języku kraju, w którym gościła. Demarczyk uważała, że poezja, którą wykonywała, miała bronić się sama, bez konieczności tłumaczenia. Jej kariera kwitła, pomimo rozpadu duetu Demarczyk-Konieczny, o czym już wspominałem. Kariera kwitła, ale życie prywatne, które głęboko skrywała przed opinią publiczną, nie toczyło się po jej myśli. Trudny charakter nie sprzyjał nawiązywaniu dobrych relacji z mężczyznami. Jej pierwsze małżeństwo, zawarte na początku lat 70. ze skrzypkiem zespołu Mazowsze, skończyło się rozwodem zaledwie po kilku miesiącach. Drugi mąż, tajemniczy pan R., okazał się oszustem i złodziejem, który ograbiał ludzi poznanych dzięki niej. Mimo to jego aresztowanie Czarna Madonna, jak ją nazywano, uznała za spisek i odwiedzała go w więzieniu przy Montelupich. Wierzyła, że jest niewinny i dopiero gdy u właścicielki jednej z kawiarni zobaczyła swoją zaginioną broszkę, dotarło do niej, kim naprawdę jest jej ukochany. Zaoczny rozwód uzyskała bez trudu, ale prawda ją załamała. Przełom lat 60. i 70. był dla Ewy Demarczyk czasem dalekich tras koncertowych. Włochy, Francja, Kuba, Meksyk, USA, Australia, Finlandia, największe sale koncertowe, Carnegie Hall w Nowym Jorku, Chicago Theater, Queen Elizabeth Hall w Londynie i Theater Cocoon w Tokio. Nie wiem, czy we wszystkich tych eskapadach towarzyszył jej w gronie muzyków młodziutki skrzypek i trębacz Zbigniew Wodecki, ale na koncertach w paryskiej Olimpii czy w Belgii na pewno bywał. Festiwale, koncerty, sukcesy. W 1970 roku powstał film muzyczny pod tytułem Ewa Demarczyk. Półgodzinny zapis koncertu artystki w reżyserii Jana Laskowskiego, jeden z nielicznych dokumentujących jej nieprawdopodobny talent. W 1976 Ewa Demarczyk ostatecznie rozstaje się z Piwnicą pod Baranami. Nie pojawi się tam więcej, nawet na hucznych jubileuszach. Na pytanie, dlaczego odeszła, odpowiedziała Edwardowi Miszczakowi tak. Nie odeszłam, ale nie chcę na ten temat mówić. Pewnego dnia to się skończyło, bardzo dramatycznie zresztą. Edward Miszczak. Ale czasami w życiu bywają wielkie powroty. Wie pan, nic dwa razy się nie zdarza. Od końca lat 70. Ewa Demarczyk przestała nagrywać nowe piosenki i coraz rzadziej koncertowała. Zaczęła prowadzić krakowski Teatr Muzyki i Poezji, zwany Teatrem Ewy Demarczyk, to od około 85 roku. Problemy z prowadzeniem teatru, spory z władzami miasta, niejasne postanowienia prawne dotyczące lokalizacji teatru, próby znalezienia nowego miejsca, wszystko to stopniowo oddaliło Demarczyk od sceny. Wycofała się z życia publicznego, skutecznie ukrywając się przed dziennikarzami i fanami. Powody tej decyzji są niejasne, ale nie powinno się ich specjalnie dociekać, tak jak nie powinno dziwić milczenie Ewy Demarczyk. Zawsze konsekwentnie oddzielała życie sceniczne od życia prywatnego. Kategoryczne wycofanie z mediów w imię sztuki, w czasach telewizyjnych powrotów, reaktywacji, reedycji, wzbogaconych wersji, nowych odsłon. Taka decyzja naprawdę musi wzbudzić uznanie. Niewiele osób jest dziś w stanie myśleć o sztuce w tak absolutnych kategoriach. Ostatni koncert Ewy Demarczyk z zespołem odbył się 8 listopada 1999 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Zmarła 21 lat później, 14 sierpnia 2020 roku. O jej życiu opowiada książka Czarny Anioł, pióro Angeliki Kuźniak i Eweliny Karpacz-Oboładze. Wyrozmawiałyśmy z Eweliną Karpacz-Oboładze, znakomitą reporterką radiową, współautorką książki, prawie 70 osób. Pytałyśmy o wszystko, o rzeczy sceniczne, prywatne, dyskretne i te mniej, mówi Angelika Kuźniak. Pisząc tę książkę, chciałyśmy przede wszystkim Ewę Demarczyk zrozumieć, przyjrzeć się jej wyborom, decyzjom, pośrednio dać odpowiedź na pytanie, dlaczego nie pojawia się publicznie, dlaczego przestała śpiewać. Zygmunt Konieczny, który jak sam mówił, nie widział się z Ewą przez 40 lat od rozpadu twórczego duetu, uważał, że przyczyną mógł być jej gardłowy sposób śpiewania, mocno obciążający aparat głosowy.
Cóż, mogło tak być, biorąc pod uwagę bezkompromisowość artystki, mogła pomyśleć albo zaśpiewać idealnie, albo wcale. Bezkompromisowy, czarny anioł. Posłuchajcie teraz ze starego, oryginalnego winyla z 67 roku. Posłuchajcie z trzaskami, przeskokami igły. To naprawdę ma swój niezwykły klimat. Słowa Julian Tuwim, muzyka Zygmunt Konieczny, Ewa Demarczyk, Tomaszów. Śpiewam Du holte Kunst i serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst. Więc tak, bez słowa. A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa? Może tam jeszcze zmieszkam złotym ta sama cisza wrześniowa.